Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Paker. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Kręgu Księżyca. Choć ich organizacja nie jest widoczna dla zwykłych ludzi, druidzi rozciągają swoją społeczność na cały świat, nie zważając na granice polityczne. Niestety jednak czasami zdarza się tak, że pojedyncze jednostki lub całe grupy odcinają się od całej tej społeczności, nigdy nie spotykając ważnych postaci związanych z tą społecznością, lub nigdy nie uczestnicząc w żadnych zgromadzeniach. Właściwie wszyscy druidzi traktują siebie jako bracia i siostry, co tak właściwie nie przeszkadza im w walce między sobą oraz w zwalczaniu się wzajemnie, zgodnie z prawami natury. W kwestii lokalnej jednak druidzi dzielą swoją społeczność na tak zwane kręgi, której dzielą się swoimi poglądami na temat równowagi, natury czy ścieżek druidycznych. Druidzi Kręgu Księżyca to zagorzali obrońcy natury. Spotykają się tylko i wyłącznie podczas pełni księżyca i są tak zmienni jak jego fazy. Bywa, że mijają tygodnie lub nawet miesiące, gdy na swojej drodze spotkają innego humanoida lub druida. Jednej nocy potrafią polować jako kot, następnej nocy szybować nad lasem jako jastrząb, a jeszcze innej walczyć z intruzami jako niedźwiedź. Dzięki temu kręgowi na poziomie drugim zyskujemy zdolność bojowa dzika postać. W ramach tej zdolności możemy użyć naszej dzikiej formy jako akcję dodatkową. A poza tym, kiedy jesteśmy w naszej dzikiej formie, możemy zużyć komórkę zaklęć, aby przywrócić sobie 1K8 naszego życia i te 1K8 jest związane z poziomem tej komórki. Czyli im więcej zużywamy, tym więcej tych kausemek możemy sobie przywrócić. Począwszy od poziomu drugiego, dostajemy również umiejętność zwierzęce formy kręgu, która pozwala nam na zamianę w dzikiej postaci w bardziej niebezpieczne formy zwierząt. Od poziomu drugiego jesteśmy w stanie zamienić się w zwierzę o stopniu wyzwania 1 lub niższym. Jeżeli chodzi o tabelę, ignorujemy maksymalny stopień wyzwania, ale pozostałe ograniczenia zostają. Od poziomu 6 jesteśmy w stanie zamienić się w zwierzę o stopniu wyzwania równym naszemu poziomowi druida podzielonemu przez 3 zaokrąglonemu w dół. Na poziomie 6 zyskujemy zdolność pierwotne uderzenie i dzięki temu od teraz, kiedy jesteśmy w naszej dzikiej formie, to nasze ataki stają się magiczne. Na poziomie 10 uzyskujemy zdolność forma żywiołaka. Dzięki niej możemy wydać nasze 2 ładunki dzikiej postaci naraz, aby zamienić się w żywiołaka ziemi, powietrza, ognia lub wody. Ten krąg druidyczny jest skupiony na jednej z najważniejszych cech druida, czyli jego dzikiej formie. To, że możemy używać tej formy w ramach akcji dodatkowej, naprawdę pozwoli nam na znacznie szersze spektrum możliwości, jakiego możemy dokonać w danej turze. Ponadto ataki magiczne w naszej dzikiej formie na pewno mogą tutaj sporo ułatwić, aczkolwiek jeżeli nie jesteśmy jakimś potężnym zwierzęciem, bardzo niebezpiecznym, to 1K8 przeciwko na przykład smokowi magiczne nie za dużo tutaj wniesie. Rozgrywkę może bardzo zmienić forma żywiołaka, która już niestety kosztuje 2 nasze dzikie postacie, ale daje nam bardzo szerokie spektrum możliwości. No tak, no jest to na pewno warte zaznaczenia, że ta nasza dzika forma bardzo przydaje się na początku gry, kiedy nasze postacie mają powiedzmy od 1 do tam po 3 może poziomu. Zamiana w te zwierzęta po pierwsze w walce daje nam dodatkowe punkty życia, co po prostu sprawia, że dłużej możemy wytrzymać. No i właśnie później, kiedy fabuła idzie do przodu, zyskujemy już następne poziomy, no to te formy tak naprawdę przy przeciwnikach, które są powiedzmy przez naszego mistrza gry zeskalowane do naszego poziomu, tak naprawdę nie mają kompletnie znaczenia i mogą służyć nam do innej rzeczy, która też jest bardzo przydatna, co jest dla druida bardzo unikalne, czyli to, że no możemy zamienić się w coś, co potrafi oddychać pod wodą. Później możemy zamienić się w coś, co lata. Możemy zamienić się w małe istoty, które szpiegują kogoś. To jest na pewno fajne. Ale musimy pamiętać o tym, że niestety ta nasza dzika forma im dalej w las, tym będzie coraz mniej przydatna, przynajmniej w walce. Bardzo dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę.
Jeżeli podobał Wam się odcinek, nie zapomnijcie zostawić lajka. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi odcinkami, to bardzo polecam subskrypcję tego kanału. A tymczasem do zobaczenia. Cześć.